Mistrzostwa Świata w surfing. Uczestnicy poskramiają fale, a wśród nich podziwiana właśnie faworytka kibiców Merlia Sanet. Zaraz się zamknie! Najpoważniejszą rywalką Merli jest w tym roku Kylie Morgan. Trzeba przyznać, że daje Merli i popali. To jest moja fala, Kylie. To się jeszcze okaże. I co ty na to? Zrobię to lepiej z zamkniętymi oczami. O tak! Pokażę ci, jak to się robi. I to miało mi zaimponować. Po takim show mogę powiedzieć tylko jedno. Niech zgadnę. Wow. Wow! Dzięki, dziadku. Jesteś najlepsza na świecie. Po prostu rządzisz. Tobie też wspaniale poszło, Fallon. Czekajcie, mam ekstra wizję. Wy dwie trzymacie swoje deski i tulicie mi się koala w Australii! Przepraszam, ochlapałam was. Nie chciałam. Nie chciałaś akurat. Daj spokój, Fallon. Moim zdaniem nieźle zakręciła. Gdyby tak brylowała na falach podczas konkursu, miałaby cień szansy, by mnie pokonać. Chyba zmiażdżyć, tak jak tydzień temu w La Jolla. Właściwie miałam na myśli zwycięstwo podobne do tego mojego sprzed 2 tygodni w Redondo. Chyba śnisz. Posłuchajcie, ziomy i ziomalki. Nasi sędziowie wybrali zwycięzczynię. Trzecie miejsce, Fallon Casey. Yes! Pozostaje jeszcze drugie i pierwsze, na pewno dla was. Nie ma znaczenia, która z nas wygrała. No, no, właśnie, że ma. Drugie miejsce zajęła Kylie Morgan. O, drugie? A pierwsze miejsce królowa pan Merlia Summer. Dobra robota, gratulacje. Zaili, spójrz. Au, one są moje. Co? To moje stopy. Stopy? Stopy! Ja mam łaskotki! O niej chciałam wam powiedzieć. Dziewczyny, uwaga! Przyprowadziłam gościa. To jest Merlia. Ona jest człowiekiem. W połowie. Jej mamą jest Kalisa. I widziałyśmy, że Kalisa nadal żyje. A Merlia wypełni przepowiednię. Ona może obalić Eris. I Kalisa będzie znowu rządzić oceaną. Pysio ma rację. Ty jesteś naszą prawowitą królewną, a my jesteśmy poddanymi. Nie gniewajcie się, ale nie chcę być waszą królewną. Chcę wrócić do mojego normalnego życia, a bez pomocy mamy nie dam sobie rady. Trzeba porozmawiać z wyroczniami. One będą wiedzieć, jak trzeba walczyć z Eris. Też tak mówiłam. Jednak zanim ruszymy, musimy najpierw jakoś ukryć te jej... wyrostki. Ukryjemy! Przymierz tę bluzkę. Ta będzie lepsza. Bo ta ślicznie podkreśli twoje włosy. Damy jej jakieś błyskotki. Nie, nie, nie.
Nie. Przybierz ten zestaw. A może ten? O. Zdecydowanie nie. Dalej. 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 Wymyśliłam! Cudowny. Pięknie. Wyglądasz wystrzałowo. Super, dziewczyno. Wow, ale z ciebie laska. Wow, a pływała. Tak. Jesteś gotowa na spotkanie z wyroczniami. Panie, trzymajcie się mocno za spinki. Mam olśniewające wieści. Właśnie wpadłam na znajomą, która pracuje na zamku. I wiecie, co mi dała? Zaproszenie? Na królewski bal? Na dziś? Dla wszystkich pracownic zakładu. Znalazłam perły! Ale nie zdążyłam ich rozpakować. Kudo, królewski bal na zamku? O nie! To okropne! Serio? Co my włożymy? Splish, splash, the water's perfect. You, me and the deep blue sea. Tails in the air like you just don't care. It's an underwater fantasy. Just so bright, you know that's how we do. Everybody around the world, all my girls, grab your pearls. Let me hear you singing, yeah. Yeah. Everybody around the world, all my girls, grab your pearls. Let me hear you singing, yeah. Yeah. Splish, splash, the water's perfect. You, me, and the deep blue sea. Się chcą, bo księżniczki chcą bawić się. Ja tylko tyle chcę. Ja chcę, gdy królewski minie dzień. Ja tylko już bawić się chcę. Do góry się, bezpudupne. Wyciągam ręce, sięgam po więcej. Za sterem ja, najwyższy czas.
mojego królestwa! Księżniczki bawić się chcą, bo księżniczki chcą bawić się. Każdy iskry w sobie nosi, czy już wiesz, kim pragniesz być? Odważnie trzeba żyć naprzód, idź! Jestem tu! Robię to, co chcę, sobą dzielę się, nie, już nie wątpię. Mocniej przepraszam. Już w porządku. Nie, wcale nie. Tak mi przykro. Wstań. Dziękuję. O, przepraszam. Nie chciałem się spóźnić. W porządku, możecie jeszcze dołączyć do tańczących. A teraz, panowie, pocałujcie dłoń partnerki i... tańczcie. Milady, jestem Nikolas, młody amant ze wschodu. Niezwykle zaszczycony tym spotkaniem. Było grzecznie? Oczywiście. Spróbuj mnie pobić. Ja, drogi amancie, jestem Blair, panna z Gardanii i z największym uniżeniem przyjmuję twoje amanckie komplementy. Bardzo pięknie. Staram się. Będzie w porządku. Okej. Wow. Oh. Porządnie utknęłaś, co? To musi boleć. Spokojnie, mała, spokojnie. Właśnie tak. Chciałabym ci tylko pomóc. Nie bój się. Mm-hmm.
Byłam ci dłużna za wilki. Wyglądasz tak majestatycznie. Myślę, że nazwę cię Majesty. Piękne imię. Skąd pochodzisz? Pochodzę z... no, w sumie z okolicy. To jedwab tutejszy czy importowany? Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak tańczył. Jakbyś wymyślała kroki na poczekanie. Czuję się, jakby muzyka płynęła w moich żyłach. Panienka Odetta przyszła się pobawić. Podoba. Pełen relaks. Świecące guziki. A ten co robi? Super! Maluchy, 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 błagam was. Aż mnie futro rozbolało od tego hałasu, no. A? Co to za dziwne miejsce? Ty tu mieszkasz? Jak się nazywasz? Nazywam się Archibald III, a oto moje skromne progi. Bardzo nam miło, Archie. Żaden Archie, kluseczko ty moja. Tylko Archibald i to trzeci. Pochodzę z czempiońskiej linii Archibaldów. Sam byłem czempionem aż 4 lata z rzędu. Czempionem czego? Nie rozumiem. Rozkoszniaczki. Spory dom jak na jednego psa. Mieszkasz tu sam, zupełnie sam? Niestety, teraz już tak. Moi szanowni bracia, Archibald IV, Archibald V i Archibald VI dalej jeżdżą po całym świecie na pokazy. Strasznie dużo tych Archibaldów.